panowa mnie urodzić. Bardzo, bardzo. To, że ojciec odwiedzał mnie w Ciechanowie, to zupełnie jest innego. Dlatego, że ja jestem po prostu dzieckiem ze związku pozamałżeńskiego. Ja się tego nie wstydzę. Jak państwo widzą, można być ze związku pozamałżeńskiego. Można kochać Ciechanów, nazywać się Gogoleskim i mieć nawet w Ciechanowie wywiady i jeszcze honorowego obywatela dostać. Proszę państwa, co za radość nie bywała, prawda? Ale pan mieszka do Ciechanowa. No i tak jakoś słowa do słowa, od spojrzenia do spojrzenia, narodził się Ignaś, ale w Ciechanowie. To proszę powiedzieć, jak pan wspomina ten Ciechanów, czym dla pana jest ten dzisiejszy dzień? Proszę państwa, co ja mogę wspomnieć jako pięcioletni w hotelu Monopol w Łodzi? Powiedział, jak zobaczy, że ja mam jakiekolwiek wątpliwości, psia krew jadą, starego Boryny angażuje Władysława Hańcze, a ty nie chcesz być jego synem? To kto ma być jego synem? No i tam, prawda, od słowa do słowa przeprosiłem. Na drugi, trzeci dzień znalazłem się na planie, grałem Antka. I ten Antek, tak powiedział, no, związany jestem. Ostatnio czytałem fragment Chłopów, bardzo trudny fragment. Starałem się to przybliżyć, bo to zostanie przekazane do różnych informatorów, żeby ten fragment był zrozumiały. Nie zawsze słowo pisane i mówione jest identyczne. Nie, słowo mówione musi być inne. Trzeba to zmienić, trzeba dodać to, tamto. O. I pamiętajcie, to jest zwrot do dziennikarzy. Jest bardzo ważne powiedzenie. Pauza jest duszą gry. Róbcie czasami pauzę. Przecież wasi koledzy tam różni ludzie oglądają, starsi, bardziej bystrzy, bardziej inteligentni, a im szybko mówią, bo się spieszy, bo dwie minuty mam i już muszę się wypowiedzieć. No to się wypowiedz przez minutę, zrób dwie pauzy, daj odetchnąć widzowi, żeby on to zrozumiał. No jest cały szereg różnych spraw, które chciałbym z mojego doświadczenia przekazać. Jak się ktoś do mnie zwróci, chętnie udzielę tych informacji. Powiadam, słowo pisane, słowo mówione to są dwie różne sprawy. I do zrozumienia, i do interpretacji. Także poza tym pośpiech jest złym doradcą.